Wracając do tej twojej myśli o nowoczesnym stadionie, teraz rozumiemy, dlaczego na przykład Stadion Narodowy w Warszawie ma dach. Chociaż jestem ciekaw, jakby to wyglądało, gdyby burza przechodziła nad obiektem, bo przecież też wówczas potencjalnie mogłoby to ściągać pioruny. Z tym, że tak myślę, to trzeba było się zapytać osób, które ten stadion projektowały i wykonywały, że byli na taką ewentualność przygotowani. Proszę bardzo, są tacy, którzy nie poddają się tym warunkom.